Szukali go rodzice. 37-latek był na plantacji marihuany Tarnów. Rodzina poszukiwała 37-latka. On tymczasem był w lesie na plantacji marihuany. Policjanci z Tarnowa rozpoczęli poszukiwania mężczyzny po zgłoszeniu otrzymanym od zaniepokojonych rodziców. Stwierdzili oni, że ich 37-letni syn wyszedł z domu z zamiarem targnięcia się na życie. Teraz okazało się, że przebywał w lesie, gdzie uprawiał konopie indyjskie. Grozi mu do 10 lat więzienia. Jak poinformował rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń, kilka dni temu dyżurny komisariatu policji Tarnów Zachód otrzymał informację od zaniepokojonych rodziców, że ich 37-letni syn wyszedł z domu z zamiarem targnięcia się na życie. Policjanci z Mościc ruszyli w lasy rejonu Dąbrówki Szczepanowskiej, Szczepanowic oraz Janowic. Do poszukiwań włączyli się strażacy PSP i OSP. 66 krzaków na poletku. Po kilku godzinach, gdy miała zapaść decyzja o zwiększeniu liczby poszukujących, policjanci odnaleźli mężczyznę. Był cały i zdrowy. Przebywał zaledwie kilka kilometrów od miejsca zamieszkania, w lesie, gdzie na przygotowanym przez siebie terenie zielonym uprawiał konopie indyjskie, poinformował Gleń. Na dwóch małych poletkach, ukrytych wśród leśnej roślinności, policjanci znaleźli 66 krzaków konopi indyjskich w różnej fazie wzrostu. W związku z nielegalną uprawą mężczyzna został zatrzymany. Prokurator zastosował wobec niego zakaz opuszczania kraju i dozór policyjny. Podejrzany trafił pod opiekę lekarską w związku ze zgłoszoną wcześniej sytuacją kryzysową.